Dzień dobry Państwu. Opowiadanie, a tym bardziej reklamowanie czy promowanie własnej książki jest zawsze wyzwaniem dla autora. Tak się dzieje także w tym przypadku. Jej tytuł Historio, Historio, Cóżeś ty za pani to fragment wiersza Agnieszki Osieckiej. Poetka odsłania przed nami taką twarz historii, którą często podświadomie odrzucamy. Historii obezwładniającej, historii przerażającej, historii, która bywa ciężarem, którego nie potrafimy unieść. Wreszcie historii, która wykorzystywana jest jako fetysz. Ale jak wiemy, istnieje jeszcze inne oblicze muzy Clio. To historia pokrzepiająca, to historia opowiadana jako bajka przez zwycięzców i moralistów. Wreszcie to historia będąca schronieniem dla megalomanii narodowej. W książce, którą chciałbym Państwu zarekomendować, staram się zakwestionować te dwa oblicza historii i opowiedzieć się za historią krytyczną, historią refleksyjną i historią świadomą, co ważne, swoich ograniczeń. W podtytule znajdą Państwo określenie eseje historiograficzne. To pojęcie nie jest tutaj przypadkowe. W tej formule chciałbym połączyć walory naukowe z dobrze rozumianą popularyzacją przyszłości. Ograniczony został celowo aparat naukowy, czyli męczące zwykłego czytelnika często przypisy. Kieruję tę pracę nie tylko do członków Akademii, do moich koleżanek i kolegów z uniwersytetów, ale także do zwykłych miłośników historii, do tych, dla których jest ona z różnych powodów ważna i którzy cenią ją jako istotną część samowiedzy współczesnego człowieka, a więc tę część naszej świadomości, która pozwala nam poruszać się we współczesnym świecie, lepiej go rozumieć, lepiej go oswajać. Książka składa się z trzech części. Część pierwsza zatytułowana jest Historiografia. Część druga Pamięć. I część trzecia to Polityka historyczna. W części pierwszej znalazły się dwa szkice, o których chciałbym szczególnie wspomnieć. Po pierwsze to duży tekst o polsko-rosyjskich sporach o historię toczonych w XIX i w XX wieku. W moim przekonaniu do dziś w dużym stopniu aktualny, tak bowiem jest, jak sądzę, że Polacy do tej pory myślą lelewelem i pewnymi kliszami zaczerpniętymi z tej historiozofii, natomiast Rosjanie odwołują się do Nikołaja Karamzina i do jego wizji przeszłości Rosji. W tym samym dziale znalazł się także
szkic poświęcony Raulowi Hilbergowi, wielkiej postaci dwudziestowiecznej historiografii, czołowemu badaczowi Holokaustu. Rozważam w nim współczesne, poznawcze i etyczne dylematy historyka Holokaustu, a pretekstem do snucia tych uwag są wspomnienia Raula Hilberga. W drugiej części, tak jak mówiłem, zatytułowanej Pamięć, chciałbym zwrócić uwagę, czy zareklamować szczególnie dwa eseje. Pierwszy zatytułowany jest Jaka pamięć Polski Ludowej jest nam potrzebna? To jest próba spojrzenia na PRL autorstwa dziecka późnego PRL-u, którym jestem, i zastanowienia się, jaka pamięć o tej epoce, o tych czasach dominuje we współczesnym dyskursie publicznym. Opowiadam się tutaj za pamięcią koncyliacyjną, pamięcią, która by łączyła, a nie dzieliła Polaków. Wreszcie w tym dziale jest też esej, jak mi się wydaje, ważny, który nie stracił na aktualności, choć pisany był kilka lat temu, o rosyjskich kłopotach z rozliczeniami z przeszłością. Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z wielką ofensywą rosyjskiej polityki historycznej, myślę, że warto się przyjrzeć genezie tego zjawiska, które dzisiaj nie ma już tylko wymiaru wewnętrzno-rosyjskiego, ale wręcz wymiar ogólnoświatowy. Wreszcie w części trzeciej, poświęconej polityce historycznej, nie odrzucając tego pojęcia, a będąc jednocześnie krytycznym wobec tej wizji polityki historycznej, która towarzyszy nam obecnie, próbuję znaleźć dla niej alternatywę w postaci tych działań na polu historii, które symbolizuje Jerzy Giedroyć i krąg Instytutu Literackiego, a także znajdzie tam czytelnik tekst czy szkic z dziejów propagandy historycznej, to znaczy wizerunek Jerzego Giedroycia w epoce PRL-u, jak ta postać była przedstawiana. Generalnie nie zalecam żadnej kolejności w czytaniu tej książki. Można przeczytać całość, można zacząć od początku, można zacząć od końca, można czytać tylko fragmentami. Z każdego czytelnika będę niezwykle rad. I na koniec chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Wczoraj sąd w Moskwie podjął decyzję o likwidacji Stowarzyszenia Memoriał. To dla mnie, jako dla historyka, wiadomość zasmucająca. Wydawało się, że ta wizja George'a Orwella odeszła już w przeszłość. Wydawać by się mogło, że nigdy nie powróci. Wczorajsza decyzja przywołuje skojarzenia z rokiem 1984. To groźne memento
dla historyków rosyjskich, ale także dla badaczy z Polski i z innych krajów. Pamiętajmy o wielkich zasługach memoriału w dziele dokumentowania zbrodni stalinowskich. W tym kontekście chciałbym, i to będzie swoista puenta, potraktować tę moją książkę jako głos za historią demokratyczną, za historią pluralistyczną, za historią niewykluczającą. Wreszcie za historią, która nie jest służebnicą jakiejkolwiek propagandy. Dziękuję.